Tematem naszej trzydniowej refleksji rekolekcyjnej, począwszy od wczoraj, jest wewnętrzna struktura Kościoła. Kościół, który walczy, który cierpi, który triumfuje. W naszych rozważaniach odwróciliśmy kolejność. Wczoraj mówiliśmy o Kościele, który triumfuje, o Kościele, który jest zjednoczony z Bogiem w niebie. Pytaliśmy się o niebo. Dzisiaj chciałbym powiedzieć słów parę na temat Kościoła, który cierpi. Chciałbym powiedzieć o czystcu. A jutro o Kościele, który pielgrzymuje, czyli o Kościele na ziemi. Zdajemy sobie sprawę, że to, co Boże, jest święte, jest czyste, jest doskonałe. Jeżeli Stary Testament dawał konkretne wskazania co do ofiary składanej Bogu, że ma być nieskazitelna, ma być pierwszego rzędu, że tak się wyrażę, jeżeli to prawo nakładało obowiązek czystości rytualnej wobec kapłanów, ponieważ do Boga nie może zbliżyć się to, co jest nieczyste, zanim się nie oczyści. Dlatego można było powiedzieć, naturalną konsekwencją wiary w Boga, naturalną konsekwencją przyjęcia tego, że kiedyś z Bogiem spotkamy się w niebie, jest prawda o czyśćcu. Kiedy popatrzymy na siebie, to mamy tę świadomość, że jesteśmy dotknięci grzechem, że jesteśmy dotknięci złem, które wybieramy. I chociaż to zło wyznajemy przed Bogiem w sakramencie pokuty, chociaż z tego zła się nawracamy, to jednak mamy tą świadomość, że do doskonałości nam strasznie daleko. Zatem jak sobie myślimy stanąć przed Bogiem? Jak sobie myślimy pójść przed oblicze Boga? Skoro Bóg jest doskonały, skoro jest święty, skoro jest czysty, to logiczną konsekwencją jest to, że ja, kiedy stanę przed Bogiem, potrzebuję oczyszczenia. To oczyszczenie może dokonać się tutaj na ziemi. Niekiedy mówimy, że to życie jest czystcem. Niekiedy mamy wrażenie, że to wszystko, co nas dotyka, męki, nie tylko męki fizyczne, niekiedy duchowe, psychiczne, to już wystarczy. Starczy tego czystca, mówimy. Niekiedy człowieka, który bardzo cierpiał, zmarł, zdarza nam się powiedzieć: Bogu dzięki, że zmarł. Nie, że życzyliśmy mu śmierci, tylko widzieliśmy ten ogrom cierpienia, ale także ogrom swojego cierpienia wewnętrznego, bo często jako ludzie, którzy chcieliby pomóc, ręce, serce byśmy wyciągnęli, a jesteśmy bezużyteczni, nie mogący nic, bo przecież są takie choroby, że jedyną możliwością pomocy jest obecność, chociaż i ona niekiedy męczy. I kiedy patrzymy na ten czyściec, tacy niemocni, to niekiedy mówimy: Bogu dzięki, czyściec się skończył. Ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że ten czyściec, rzeczywiście ta kara doczesna, może być odbywana tu na ziemi. Niemniej o wiele większych sytuacjach, w wiele większych przypadkach ten czyściec czeka na nas po drugiej stronie życia. I Bogu dzięki. Po pierwsze, skąd wiemy, że istnieje czyściec? W tym opisie Kościoła, który jest taki płaski, tak jak i człowiek jest płaski, mówiliśmy o tym wczoraj, w tej także w cudzysłowie powiedziane herezji miłosierdzia, w tym sensie, że ludzie dzisiaj wszystko tłumaczą miłosierdziem, nie, że nie ma miłosierdzia, ale ludzie wszystko tłumaczą miłosierdziem, nie ma miejsca na czyściec. Protestanci mówią: nie gadajcie o czyśćcu, bo go nie ma w Piśmie Świętym. Dwie rzeczy. W Piśmie Świętym nie ma mowy o Trójcy Świętej. Nie wiem, czyście zauważyli. Pojawia się Ojciec, pojawia się Syn, pojawia się Duch. Nigdy nie ma użytego słowa Trójca Święta. W Piśmie Świętym nie ma mowy o tym, jak budować zbory czy kościoły. I dziwi mnie to,
jak ci, którzy mówią, tego nie ma w Piśmie Świętym, dlatego tego nie przyjmujemy, błogosławią pary homoseksualne, chociaż Pismo Święte wprost mówi jasno, wyświęcają do posługi kobiety, chociaż Pismo Święte nie zna takiej praktyki i to im nie przeszkadza. Ale kiedy dotykają doktryny katolickiej, mówią, stop, nie ma tego w Piśmie Świętym. Czyżby? Za chwilę do tego dojdę. Trzeba pamiętać o tym, to co mówi dzisiejsza Ewangelia, u świętego Jana jest bardzo jasno powiedziane tutaj, że Duch Pocieszyciel przyjdzie, On was jeszcze wszystkiego nauczy. Zatem wiemy, że czas formowania Kościoła nie skończył się wraz z niebowstąpieniem, ale posłaniem Ducha, Ducha, który jest obecny w Kościele. Dlatego też Kościół ma dwa źródła objawienia. Jedno to Słowo Boże, a drugie to tradycja. Tradycja apostolska, tradycja nauczania Jezusa i apostołów. Zresztą ten sam Jan Ewangelista kończy swoją Ewangelię mówiąc, gdyby wiele jeszcze innych rzeczy, wiele innych słów powiedział Jezus, gdyby je wszystkie chcieć spisać, cały świat nie pomieściłby ksiąg. Jest to pewne wyolbrzymienie. Ale przecież chyba każdy z nas logicznie myślący wie o tym, że to nie jest opis życia Jezusa. Przecież Jezus nie pisał pamiętnika, ani żaden z apostołów nie pisał pamiętnika, dziennika, a w tej minucie Jezus zrobił to i to, powiedział to i to. Przecież wiemy o tym, że 33 lata trudno zmieścić w tak cienkiej książce. Jak ktoś z nas pisze pamiętnik, to chyba z nieba. Z czysta. Opamiętaj się. No i teraz wróć myślą. No to zaś. Bardzo łatwo rozproszyć. W każdym razie chodzi o to, że w Kościele mamy, oprócz Pisma Świętego, mamy tradycję. To jest nauczanie Jezusa i apostołów, które jest nie zawarte w Słowie Bożym, bo to Słowo zostało, można powiedzieć, ukrojone pod miarę wspólnot, do których było pisane, na miarę problemów, które w tej wspólnocie się zaczęły rodzić. I mamy tą świadomość, że czasami jesteśmy jakby zaszokowani, że nie ma wszystkich szczegółów. I Kościół od samego początku wierzył, że to wszystko jest dopełnione w tradycji. Co ciekawe, protestanci, kiedy Marcin Luther przybijał tezy, 95 tez w kościele w Wittenberdze do drzwi, wcale nie sprzeciwiał się nauce o czystcu. Sprzeciwiał się praktykom sprzedaży odpustów. Ale nie nauce o czystcu. Później jego nauka poszła zdecydowanie dalej, głębiej. Zatem, kiedy mamy dwa źródła objawienia, to widzimy, że Jezus zostaje w Kościele. Posyła nam swego Ducha. On nas pouczy. On nas będzie prowadził. W Księdze Dziejów Apostolskich święty Paweł mówi, nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Przejrzyj wszystkie redakcje Ewangelii, nie będzie takich słów. To znaczy, że poza Ewangelią, poza tymi czteroma redakcjami Ewangelii, Kościół przechowuje w tradycji wiele innych słów nauczania Jezusa, nauczania apostołów. Dlatego, kiedy patrzymy na Kościół, to musimy widzieć te dwa źródła, które dają wodę życia. Można powiedzieć, że człowiek dojrzewa do tej prawdy. Ona wydaje się bardzo logiczna, bardzo rozumna. Skoro ja mam stanąć przed Bogiem, nie mogę stanąć przed Nim brudny, nie mogę stanąć przed Nim nieoczyszczony. I dlatego rodzi się już także u Żydów. W Starym Testamencie mamy Księgę Machabejską, kiedy to Juda Machabeusz składa ofiarę za tych, którzy zginęli w walce. Zginęli tylko dlatego, że gdzieś pod ich chitonami odkryto pogańskie bożki. Juda nakazuje zrobić składkę, dać na ofiarę w świątyni jerozolimskiej, by przebłagać za ich grzechy. I Pismo Święte mówi, gdyby nie wierzył w zmartwychwstanie, to ta modlitwa by była bezsensowna.
Czyli wierzył, że ta modlitwa jest ważna dla tych, którzy pomarli. Jeżeli są w niebie, to po co? Jeżeli są w piekle, to po co? Czyli istniała już przekonanie, już myśl, to jest drugi wiek przed Chrystusem, myśl, że jest jeszcze ten stan przejściowy, stan oczyszczania, że ten człowiek, który żył, można powiedzieć, nie tak źle, nie zasłużył na piekło, a jednocześnie ma jeszcze wiele na sumieniu, ma szansę na oczyszczenie się. W Ewangelii Jezus mówi o bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu i mówi, że wszystkie grzechy będą odpuszczone za wyjątkiem tych grzechów. Jezus dodaje, nie będą odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym, ani w tym świecie, ani w przyszłym, co znowu sugeruje, że istnieje możliwość odpuszczania w życiu przyszłym. Gdybyśmy popatrzyli na przypowieści Jezusa, choćby ta o przebaczeniu, kiedy jest darowany wielki dług, a ten darowany nie odpuszcza swojemu dłużnikowi, chociaż dług jest bardzo mały, to Jezus mówi, wtrącą cię do więzienia, dopóki nie oddasz od ostatniego pieniążka. Czyli Jezus sugeruje, że da się wyjść z tego więzienia. Trzeba tylko odpokutować. Wreszcie mamy, tych przykładów jest więcej, nie chcę tu się rozwodzić, wreszcie mamy świętego Pawła, który również modli się właśnie za zmarłym. W liście do Koryntian. Zatem Słowo Boże pokazuje pewną rzecz intuicyjnie. Można było powiedzieć, że to ziarno, które jest zasiane, to ziarno zaczyna kiełkować i ono dojrzewa w nauczaniu Kościoła od samego początku. Widzimy tu już u ojców Kościoła, widzimy to u Augustyna, u Jana Chryzostoma, widzimy to choćby u matki świętego Augustyna, świętej Moniki, która kiedy umierała, powiedziała do swoich synów, nieważne, gdzie mnie pochowacie, ważne, byście pamiętali o mnie w swojej modlitwie. Zatem czyściec jest naturalną konsekwencją właśnie odpokutowania, oczyszczania. Naturalną konsekwencją przyjęcia prawdy, że wierzę w życie wieczne, że stanę przed Bogiem czysty. Mówią również o tym objawienia prywatne, ale one nie są, nie jesteśmy obowiązani w nie wierzyć. Ale gdyby zapytać świętej Łucji, która miała objawienia w Fatimie, to przecież zapytała o swoją koleżankę, która zmarła, czy już jest w niebie. I Maryja miała odpowiedzieć, że nie. Jest jeszcze w czyściu i wiele lat tam jeszcze będzie. Kiedy patrzymy na objawienia świętej siostry Faustyny, ona też wprost mówi o duszach czystcowych, czy choćby o Vasuli Raiden. Myślę, że wiele jest innych objawień prywatnych, które gdzieś dopełniają tą intuicję Kościoła mówiącą o czyściu. Z czego wynika czyściec? Czyściec wynika przede wszystkim z Bożej sprawiedliwości. Mamy tę świadomość, że każde zło jest odwróceniem się od Boga. Jest świadomym i dobrowolnym odwróceniem się od Boga. Nienarzuconym, nieprzymuszonym. Właśnie miałem pytanie przed chwilą, przede mną święto, czy Judasz się zbawił? Czy Judasz jest w piekle? Odpisałem, zapytaj Boga. To nie jest pytanie do mnie. No ale przecież Bóg wiedział, że go zdradzi. Jezus wiedział, że Judasz go zdradzi. Ale wiedza Boga nie jest równoznaczna z przymuszeniem Judasza, by to uczynił. To, że Bóg wiedział, Jezus wiedział, kto go zdradzi, nie znaczy, że został do tego przymuszony. Judasz miał w tym swoją wolę. Nie wiemy o tym, czy Judasz żałował. Wydaje się, że tak. Chociaż ten żal doprowadził go do rozpaczy i do samobójstwa. Ale widzimy jakiś moment, kiedy on się zorientował, kiedy się opamiętał, kiedy chciał to wszystko jeszcze odkręcić. Już było za późno. Czy Judasz się zbawił? Nie wiem. To wie Bóg. Każde zło, które popełniamy, odwraca nas od Pana Boga. Jeżeli to zło dotyka materii poważnej, materii ciężkiej, mówimy wówczas o karze wiecznej. A jeżeli jest to materia lekka, doczesna, mówimy o karze doczesnej. Każdy grzech oprócz kary
zaciąga również winę. Bogu dzięki, Jezus winę wziął ze sobą na krzyż. Ojcze, przebacz mi, wiedzą, co czynią. Ojcze, popatrz na nich. Pogłupieli, pogubili się. Wzięli coś za dobro, co dobrem nie jest. To, co jest imitacją, to, co jest namiastką dobra, potraktowali jako dobro. I my to rozumiemy, bo my często właśnie dlatego grzeszymy. Przecież nie chcemy walczyć z Bogiem. Przecież nie chcemy się wprost Bogu sprzeciwiać. Ale czasami wybieramy mniejsze dobro zamiast większego dobra. Czasami właśnie tym, że wybieramy coś, co jest namiastką dobra, tłumaczymy nasze wybory. I diabeł też o tym wie. Zobaczcie, że człowiek, można tak powiedzieć wprost, człowiek grzeszy dlatego, że chce dobra. W sytuacji, gdyby człowiek grzeszył dla samego zła, mówilibyśmy o psychopatii, o zaburzeniu osobowości. Natomiast kiedy grzeszę? Grzeszę wtedy, kiedy szukam jakiegoś dobra. Gorzej, że to dobro sam definiuję. Że ono jest dobro moje, subiektywne, dla mnie, na teraz, na ten moment. Że odcinam się od obiektywnego dobra. I kiedy właśnie odcinam się od obiektywnego dobra, to odchodzę od Boga. Odchodzę od źródła prawdy, od źródła dobra, od źródła piękna. Zatem Jezus, widząc, woła: Ojcze, przebacz mi, nie wiedzą, co czynią. Ja za nich oddaję swoje życie. Ja za nich ci będę zadośćuczynił za to zło, które uczynili. I dlatego w sakramencie pojednania zawsze słyszysz: i ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Wstawaj, idź. Bóg odpuścił tobie grzechy. Czyli można by powiedzieć, w każdym sakramencie pojednania jesteśmy uniewinnieni. Otrzymaliśmy wyrok sądowy, który u nas uniewinnia. Ale logicznym jest, że każde zło ma jeszcze właśnie skutek w postaci kary. Przecież wiemy o tym, że każde zło, nawet to, za które żałujemy, ma swoje skutki. I te skutki niekiedy my odczuwamy wprost, bezpośrednio, naszego zła, które czynimy, a niekiedy te skutki tego zła przechodzą na innych ludzi. Mało tego, niekiedy te skutki zła przechodzą na następne pokolenia. Tu nie chodzi o grzechy międzypokoleniowe, bo Bóg nie każe za kogoś, za czyjeś grzechy. Chodzi raczej o to, że moje konsekwencje zła, które uczyniłem, mają wpływ na innych ludzi. Picie mojego ojca ma wpływ na moje postępowanie. Cudzołóstwo w mojej rodzinie ma wpływ na moje postępowanie. Rozbita moja rodzina ma wpływ na moje dzieci. Tylko nikogo nie trzeba tłumaczyć. Przecież widzimy to wprost, dosadnie, boleśnie. Zatem to nie jest tylko kwestia uniewinnienia. To jest kwestia teraz odpokutowania, poniesienia konsekwencji za to zło, które zostało popełnione. I tak jak już wspomniałem wcześniej, to zło może być odpokutowane na ziemi, poprzez cierpienie, poprzez niesienie krzyża, poprzez modlitwę, poprzez zwrócenie swojej woli do woli Pana Boga, poprzez nawrócenie, ale też czyściec jest takim miejscem odpokutowania za kary, które zostały przyłączone do grzechów. Wybaczcie, ale Bóg nie wychowuje nas bezstresowo. Bóg nie idzie za tymi modnymi trendami w psychologii, Bogu dzięki, chyba od tego się już odeszło. Bo wszystkie dzieciaki wychowane bezstresowo, tylko gorzej, kto z tymi dzieciakami później wytrzyma. Miałem okazję głosić rekolekcję swego czasu w Linzu, w Austrii. I tam powiedziano, że jest taka moda, ona wciąż jeszcze obowiązuje, że małe dziecko to jest Bóg. Głaskać, chuchać, dmuchać, broń Boże krzyknąć, klapa Boże, więzienie. Broń Boże, nie namawiam do klapa. I mówią ci sami rodzice, którzy chuchają, dmuchają na dzieciątko, ura, bura, super. Ci sami rodzice, kiedy te dzieci dorastają w wieku 13, 14, 15 lat, oddają ich do ośrodków wychowawczych, bo sobie z nimi nie radzą. Kara. Mam może złe skojarzenie, że kara to od razu bicie. Kara to jest pewna konsekwencja. Sami wiecie, że w wychowaniu dzieci stosuje się pewną konsekwencję. Stosuje się pewne stawianie granic.
Bo na tym też polega formowanie człowieka. Tak się nie robi, tak nie można, tego nie wypada. A jeżeli ktoś przekracza te granice, ponosi tego konsekwencje, tak jest w normalnym świecie. Niestety tego normalnego świata jest coraz mniej. Ale w Bożym świecie, który nie podlega prawom świata doczesnego, tak jest. Zło rodzi konsekwencje, rodzi owoce. I to zło trzeba teraz, można by powiedzieć, przezwyciężyć dobrem. Stąd kara czyśćcowa. Zatem czyściec wynika z Bożej sprawiedliwości, ale wynika też z Bożego miłosierdzia. Wspomniałem o tej herezji w cudzysłowie miłosierdzia, bo dzisiaj mnóstwo ludzi mówi, Pan Bóg i tak to odpuści, Pan Bóg i tak cię kocha, Pan Bóg i tak na to wszystko przymknie oko. Gdyby tak było, to Pan Bóg by nas nie kochał. Miłosierdzie nie wykracza poza wolność człowieka. Miłosierdzie nie przymusza człowieka, nie gwałci człowieka. Skoro chcesz żyć świadomie i dobrowolnie obok Boga, przeciw Bogu, to Bóg musi to uszanować. Miłosierdzie nie jest zniewoleniem człowieka, nie jest spętaniem tego człowieka i wprowadzeniem go z powrotem na dobre tory. Miłosierdzie jest okazaniem miłości więcej niż się spodziewam. Ale musi być mój akt woli zwrócenia się do Boga. Nawet w przypadku syna marnotrawnego ten akt woli był spowodowany tym, że był głodny. On nie chciał wracać do ojca, dlatego że ojca zdradził, że od ojca odszedł, że ojca nie uszanował. On jeszcze nawet nie widział osoby ojca. On wracał, bo był głodny, ale jednak uczynił ruch w stronę ojca. Miłosierdzie Boże nie zakrywa naszej wolności, nie niszczy naszej wolności. Mamy nadzieję w miłosierdzie Boże, oczywiście, że tak, ale to miłosierdzie Boże potrzebuje, żebyśmy się w Jego stronę zwrócili, byśmy o tym miłosierdzie wołali, byśmy szli w kierunku Pana Boga, nawet gdy te nasze drogi czy te nasze kroki są jeszcze nieporadne. Czyściec wynika z miłosierdzia Boga, bo gdyby tak naprawdę słuchać Słowa Bożego, to Słowo Boże mówi bardzo ostro, jak miecz. Zapłatą za grzech jest śmierć. Co powiedział Bóg do Adama i Ewy? Nie spożywajcie owoców z tego drzewa, bo pomrzecie. Bo pomrzecie. Już tam Bóg okazał miłosierdzie. To wygnanie z raju było dla nich miłosierdziem. Trudno to zrozumieć. Dlatego, że tam jeszcze było drzewo życia, to gdyby jeszcze spożyli owoc drzewa życia, to w tym grzechu by trwali wiecznie. Tymczasem wygonienie z raju spowodowało, że Bóg uchronił ich, że ten grzech jednak się skończył. Bóg, który okazuje miłosierdzie, Bóg, który mimo wszystko jest w stanie ratować człowieka z konsekwencji jego grzechu, daje mu kolejną szansę. Kościół pierwotny również to przerabiał. Pamiętajcie o tym, że w kościele pierwszych wieków była tylko jednorazowa pokuta. Był chrzest i jednorazowa pokuta, nie konfesjonał dzień w dzień obecny. Ileż wieków potrzebował Kościół, żeby zrozumieć słowa Jezusa z Ewangelii, komu wiele się odpuszcza, wiele miłuje. Przecież to były potężne spory w kościele, ile można odpuszczać grzechów, ile można darować. Zapomniał Kościół, kiedy Jezus mówił, trzeba 7 razy, 77 razy. Ale ta nasza ludzka natura chciała Boga powstrzymywać. Sami siebie pytamy wobec tych, którzy wobec nas zawinili, ile jeszcze? Jak długo jeszcze? Dlatego Kościół, kiedy ma problemy ze słuchaniem Słowa Bożego, to nie żyje po Bożemu, mówiąc krótko. Trzeba wracać do Słowa i właśnie pod mocą Ducha Świętego odczytywać to Słowo. Bóg w swoim miłosierdziu daje nam teraz łaskę czyśćca, Kościoła cierpiącego, który oczyszcza się w drodze do spotkania z prawdziwym Bogiem. I jeszcze 2 rzeczy. Na czym polega czyściec? Teologia ojcowie Kościoła mówią o takich 2 wymiarach czyśćca. Pierwszy wymiar czysta to jest ogromna tęsknota. Ponieważ po śmierci czeka nas sąd Boży,
I można było powiedzieć, że chociaż przez chwilę stajemy wobec Boga, a później zostaje nam to widzenie Boga zabrane, jeżeli nie idziemy do nieba. Zatem człowiek tęskni. I można było powiedzieć, że to jest tęsknota, która cała go pożera. Płonie człowiek tą tęsknotą. Jest czasami taka tęsknota za drugim człowiekiem, że człowiek aż płacze. Jest czasami taka wielka potrzeba spotkania, że człowiek po prostu nie może o niczym więcej myśleć. Ale to wtedy jest, kiedy człowiek kocha. I właśnie czas czysta to jest ta tęsknota, która oczyszcza moją miłość, moje czekanie na Boga. Z jednej strony już wiem, co mnie czeka, bo to jest piękne, że w czystcu mam pewność zbawienia, więc z czysta nie jest droga do piekła, jest tylko droga do nieba, więc mam pewność zbawienia, ale wciąż muszę czekać. Czekać, by ten ogień miłości mnie rozpalił, tak? By wypalił to wszystko, co słabe, tak jak wypala się żelazo. By to wypalić wszystko, co jest nieczystością w tej rudzie. I drugi moment, to obok tej tęsknoty, tej miłości, która wciąż dojrzewa, ciągle się staje, mówi się o ogniu. Święty Tomasz za chwilę mówi o tym, że to cierpienie jest najbardziej dojmujące, o wiele większe niż cierpienie na ziemi, ponieważ ta dusza jest pozbawiona ciała i dlatego tym bardziej cierpi. Święty Augustyn powie, niektórzy bowiem to, czego im nie odpuszczono w tym życiu, będą mieli odpuszczone w życiu przyszłym. A chciałem coś innego zacytować. Męki czysta są większe niż męki męczenników. A święty Cyryl Aleksandryjski, wszystkie męki, jakie świat może wymyślić, są balsamem w porównaniu do najmniejszej męki czysta. I tak sobie myślę, dlaczego ta męka? Nie wiem, czy to dzisiaj na spotkaniu z mężczyznami było, czy to w innym jakiejś rozmowie było. Ktoś celnie zauważył. Najbardziej boli prawda. Najbardziej boli prawda. Słuchajcie, przed Panem Bogiem staniemy w prawdzie. Koniec maski, koniec tłumaczenia. Przecież Pan Bóg zna dokładnie nasze serca. Pan Bóg wie, jakie są nasze motywacje. Nawet kiedy czynimy dobro, nawet kiedy spełnią posługę kapłańską, posługę małżeńską, Bóg zna moje serce. Ja mogę udać, odegrać jakąś rolę. Ja mogę uczynić siebie człowieka pobożnego, ale Bóg zna moje serce, siedzi w tym sercu i wie, jaki jestem. Pomyślcie, jaki to musi być ból, kiedy człowiek staje wobec prawdy. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście zawstydzeni. Mówi się, że człowiek płonie ze wstydu. Kiedy dziś na jaw wychodzą jakieś nasze świństewka, jakieś takie zachowania, których byśmy się po prostu publicznie bali o nich mówić, czy wstydzili. Kiedy ktoś obnaża nasz jakiś czyn. Kiedy ktoś pokazuje, nie, zrobiłeś tak i tak. Powiedziałeś to i to. Ta prawda nie boli fizycznie, ale ta prawda powoduje, że człowiek właśnie tak wewnętrznie płonie. I właśnie w czystu staniemy wobec tej prawdy, prawdy naszego życia. Będziemy już widzieli, jaka jest prawda obiektywna, bo zobaczymy Boga twarzą w twarz. I wtedy staniemy wobec Pana Boga w prawdzie swojego życia. I zobaczymy, ile tego kłamstwa, ileż tego udawania, tych makijaży naszych dusz. I nagle się okazuje, jak wiele rzeczy, żeśmy może zrobili tylko dla ludzkiego oka, czy może dla własnej pychy, dla własnej próżności, staniemy wobec prawdy, która będzie nas wypalać. Kościół, który cierpi, to Kościół, który także woła modlitwę. Kościół, który czeka na tą modlitwę. Dlatego zobaczcie, od samego początku, już mówiłem o świętym Pawle, poprzez całe początki Kościoła, Kościół zawsze modlił się za zmarłych. Nawet była pewna praktyka ofiarowania chrztu za zmarłych, by im ulżyć w cierpieniach. Bo Kościół wie, że jest jedno. Bo Kościół wie, że ten organizm całego Kościoła, tak jak w tej jedności człowieka, DDC, duch, dusza, ciało, człowiek jest cały, nierozdzielny. Ta dusza, całe moje ciało przenika, tak samo duch, tak samo cały Kościół jest przeniknięty zarazem świętością świętych
jak i cierpieniem czyssa. Cały Kościół pielgrzymujący jest dotknięty tym cierpieniem, dotknięty chwałą nieba. I dlatego jesteśmy z tym Kościołem zjednoczeni. Nie tylko przez pamięć o tych, którzy odeszli. Nie tylko przez to, że mamy jakieś zdjęcia, pamiątki, może jakieś dobro, które zmarli nam zostawili. Ale jesteśmy złączeni więzami wiary. Czy ja modlę się za zmarłych? Czy ja pamiętam o zmarłych? Czy ja rzeczywiście jestem w stanie dawać dobro zmarłym? Niedawno był pogrzeb jednego z ojców, ojca jednego z księży w naszej diecezji. Jest taki niepisany zwyczaj, że kto tylko może jedzie na ten pogrzeb. To było kilkadziesiąt kilometrów. Myślę, kurczę, czy to miałem zrobić, to miałem zrobić. Pojadę, przecież mogę mszę świętą odprawić w każdym innym miejscu, w innym czasie. Ale wreszcie przyszła refleksja. Tu nie chodzi o to, żeby nas pokazało się stu kapłanów, którzy mszę odprawiają. Tylko doszła mnie myśl, że przecież ta dusza teraz najbardziej potrzebuje modlitwy. Teraz. Wtedy, kiedy staję wobec Pana Boga na sądzie Bożym. Potrzebuje mojej modlitwy. Na Podkarpaciu, gdzie głosiłem rekolekcję, proboszcz opowiadał o takim człowieku, który żył biednie, może troszeczkę nawet różnie się prowadził. Ale co ciekawego, nigdy nie opuścił żadnego pogrzebu, który był w parafii. Nawet jak te pogrzeby były mało liczne, on zawsze był. Po swojemu zawsze się modlił. I mówi, jakie zdziwienie, kiedy on zmarł. Proboszcz myślał, pewnie będzie trumna i proboszcz. Kościół nabity ludźmi. Wszyscy, kto tylko był na pogrzebie, zamówił za niego mszę świętą. Bo wszyscy pamiętali, że kiedy opłakiwali swoich ojców, matki, krewnych, on razem z nimi się modlił. Moja modlitwa za zmarłych to jest rezygnacja z tego, że te łaski, które Bóg chce dać mi przez modlitwę, ja oddaję na rzecz zmarłych. Ze wszystkich modlitw najpiękniejszy dar to dar mszy świętej. Kiedyś ty się modlił mszą świętą za tym, których tak wiele zawdzięczasz, od których wiele doświadczyłeś, którzy ci wiele dobra przekazali. Modlitwa, msza święta, czyny pokutne, także dar odpustu. Choćby ten odpust za odmówienie publiczne koronki do miłosierdzia Bożego. Ten odpust wymaga również oczywiście tego, żebym ja był wolny od grzechu, bym był w stanie łaski uświęcającej. Ale jak bardzo te dusze czystsowe, można o tym naprawdę mnóstwo czytać, wiele świadectw, jak te dusze czekają na naszą modlitwę. Wraz ze śmiercią kończy się okres zasługiwania. Wraz ze śmiercią nie mogę już zmienić mojego życia. Nie mogę pójść w drugą stronę. Nie mogę naprawić tego, co sknuciłem. Po śmierci zostaje już mi tylko cierpienie, męka. Nadzieja, ale cierpienie, męka. Czasami niektórzy mówią, oj, aby się do czysta dostać. Jakby Pan Bóg dał nam łaskę poznania, czym jest czyściec, tak jak dał łaskę poznania świętej siostrze Faustynie, to byśmy zawsze mierzyli na niebo. Bo czyściec to nie jest igraszka. Witold Pilecki po przesłuchaniach na UB, ten, który przeżył obóz koncentracyjny, powiedział, że przy tym, co przeżył na UB, to Oświęcim to była igraszka. To się można tylko domyślać, jak ci ludzie katowali tego człowieka i wielu innych. To jeżeli to zgodnie z tym, co mówi święty Augustyn czy święty Cyryl Aleksandryjski, to jest nic w stosunku do mąk czyśćcowych, to czyż nie trzeba nam spieszyć z pomocą tym, którym jeszcze pomóc możemy. Módlcie się za zmarłych. Kościół w każdej mszy modli się za zmarłych. Za wszystkich, którzy odeszli w Chrystusie. Bo Kościół ma świadomość tego, że tylko w ten sposób jest w stanie tym duszom spieszyć na pomoc. A
a jednocześnie też miejcie tu świadomość, że ci, którzy wyjdą z czysta, pójdą wprost do nieba, mają wobec nas wówczas dług wdzięczności. W tych starych modlitewnikach byście odnaleźli mnóstwo modlitw do dusz czystcowych. Ci, którzy są już blisko Boga, również mogą za nami orędować. I można było dawać mnóstwo świadectw ludzi, którzy się dzielili, jak wiele dusze czystcowe im pomogły. Wprost. Jeden kierowca, który opowiadał takie zdarzenie, miał wielkie nabożeństwo do dusz czystcowych. Kiedyś ze swoim tirem zajechał na pewien zajazd, miał nocować. W nocy obudziło go walenie w kabinę. Wyszedł, obejrzał samochód naokoło, popatrzył, nic się nie dzieje, nikogo nie ma. Poszedł z powrotem spać, znowu wielkie walenie. Znowu wyszedł, nikogo nie widać, nikogo nie słychać. Wydaje się, że ciemna noc, cicha noc. Ale wkurzony tym waleniem odjechał na inny parking. Ze zdziwieniem dowiedział się następnego dnia, że na tamtym parkingu, który opuścił w nocy, doszło do wielu włamań i do pobić kierowców. On był pewien, że to dusze czystowe waliły w jego samochód, by stamtąd uciekał. I jeszcze może jedno zdarzenie gdzieś przeczytane. Pewna kobieta miała taką formę modlitwy ze zmarłych, że każdego 20 dnia miesiąca zamawiała mszę świętą za dusze w czystcu cierpiące. Kiedy straciła pracę, krucho było z pieniędzmi. 20 się zbliżał. Kobieta miała takie postanowienie, że mimo wszystko tę mszę świętą zamówi. Wyskrobała skromną ofiarę i tę mszę świętą poszła zamówiła. Jakież było jej zdziwienie, kiedy po wyjściu z kościoła spotkała młodego mężczyznę, który zapytał ją, czy pani przypadkiem nie szuka pracy. Niech pani pójdzie na tę ulicę do tego i tego domu. Tam jest kobieta, która potrzebuje opieki. Uczyniła tak, poszła do tego domu. Drzwi otworzyła zdziwiona kobieta, bo przecież nigdzie nie dawała ogłoszenia. Skąd pani wie? To prawda, szukam kogoś do opieki, ale skąd pani o tym wie? Jej rozmówczyni zobaczyła przez drzwi na regale, na kredensie stojące zdjęcie młodego chłopaka, z którym rozmawiała. Mówi, ten pan mi powiedział. Gospodyni szeroko otworzyła oczy, zaprosiła ją do wnętrza, do domu i powiedziała, proszę pani, to niemożliwe. To jest zdjęcie mojego syna, który nie żyje. Popytajcie, a może sami macie takie doświadczenia, jak wiele dusz czystcowych jest w stanie nam pomóc, bo jesteśmy w jednym tym samym kościele. Niech Bóg otwiera nasze serca, byśmy szli z pomocą tym, którzy cierpią. A jednocześnie niech Bóg daje nam taką łaskę, byśmy szczerze za swoje grzechy żałowali, byśmy jak najwięcej za te grzechy mogli odpokutować już tutaj na ziemi. Amen.